Siema wam wszystkim cześć i witajcie! Dzisiaj pokażę wam ciekawostkę związaną z transportem, a dokładnie pokażę wam trzy ciekawostki, które tak na dobrą sprawę z transportem związane nie są, a w samochodzie mi się przydają. Ciekawi, zapraszam do oglądania. Jak sami dobrze wiemy, w samochodzie używa się różnych dziwnych rzeczy dla. Osób postronnych to są naprawdę skomplikowane tematy, dla tych co jeżdżą już może nie aż tak bardzo. Przykładowo pistolet. Wszyscy wiemy, do czego on służy w ciężarówce. No ale nie rozmawiamy dzisiaj o pistolecie, chciałem się wam pokazać przykładowe trzy rzeczy, których ja osobiście używam i to dość często, a które wcale nie wydają się, że służą do tego, żeby używać ich w ciężarówce. Po kolei na sam początek pokażemy sobie szczotkę. Tą konkretną szczotkę, którą tu widzicie, odpiąłem od takiego zestawu do samochodów, ale wcześniej woziłem zwykłą szczotkę domową, taką malutką, żółtą, fikuśną i o dziwo nie używałem jej zbyt często do sprzątania. Ja najczęściej takich szczotek używam do tak kleksów, czyli jeżeli jedziemy po drodze i trafi w nas, no, nie wiem, gołąbek zostawi coś po drodze, czy jakiś hrabąż się rozwali na szybie, to troszeczkę przyschnie, no to zwykłym płynem można tą szybę szorować i szorować szczotką. Przez to, że ma twarde włosie, można tą szybę szybko wy... Szorować. Po prostu psiukamy jakimś środkiem do mycia szyb, czy zwykłą wodą z Ludwikiem, e, i nasuwamy tą szczotą, aż to wszystko się dobrze spieni i aż to wszystko po prostu odejdzie. Szczotka dla mnie osobiście jest to najszybszy sposób do umycia brudnej, obstrzelonej, że tak to ujmę, szyby. Kolejną ciekawostką, której często używam w samochodzie, jest, uwaga, taśma dwustronna. Ja ogólnie używam bardzo dużo rodzaju taśmy czasami znajomi się ze mnie śmieją, że wszystko mam posklejane na taśmę, trochę taki druteks, ale nie chodzi o serwisowanie samochodu, a o wygodę w użytkowaniu. I przykładem jest tutaj, na przykład, ha, masło maślane. Przykładem jest tutaj przyczepianie urządzeń elektronicznych do szyby, wideorejestratorów, czy uchwytów. Ja przykładowo do nagrywania drogi kupiłem sobie zwykły uchwyt na ale drogo i przykleiłem go do szyby, właśnie ta taśmę dwustronną. I o dziwo, nie jest to zwykła taśma dwustronna. Nie polecam kupywać tych taśm na granicy, ponieważ te taśmy na granicy, na tych CPNach granicznych się nie nadają, one się rozrywają i nie chcą kleić dobrze. Polecam kupić zwykłą taśmę w marketach budowlanych. Jest to taśma dwustronna. Jest to taśma dwustronna z taką gąbką, czyli ona. A sekuruje te uderzenia. Według mnie jest to bardzo dobry wynalazek. Używam takiej taśmy do tego, żeby przyklejać różnego rodzaju rzeczy do różnego rodzaju miejsc. Na przykład, nawigację na desce rozdzielczej sobie można przykleić w telefonie na dany moment, na szybko. Jeździmy na skoka, nie zawsze mamy uchwyty różnego rodzaju, żeby przyczepiać je do szyby czy do deski rozdzielczej. Wytrzymuje. A jeżeli ta taśma jest za słaba, z wykładu stronna, no to polecam zaopatrzyć się, ostatnio widziałem w biedronkach, są też w marketach, taśmy 3M. Są to taśmy dużo mocniejsze, dużo lepiej trzymają, i jeżeli coś na tą taśmę się przyklei, to jest dość ciężko to oderwać. Przykład użytkowania takiego czegoś, ja w swoim telefonie używam pokrowca. Nieraz już puściłem telefon, na razie wszystkie żyją, i do tego używam takiego specjalnego oczka, które przeklejałem już z niejednego telefonu. Jest ono dość mocno powiedzierane, zresztą tak jak widać, ale dzięki temu, że jest przyklejone na tą dość mocną taśmę dwustronną, to mogę spokojnie telefon łapać za to kółeczko i on nie odpada po prostu. Idąc gdziekolwiek, zapinam palec, i nawet jeżeli piszę SMS-a, to wiem, że ten telefon mi z ręki nie, nie wyleci po prostu, bo jest asekurowany. Takie kółeczko oczywiście można dostać na Allegro, ale nie o tym dzisiaj. I trzecia rzecz, najciekawsza według mnie, jeżeli chodzi o użytkowanie. Sam zobaczyłem ją po prostu kiedyś u kierowcy i zastanawiałem się przez jakiś czas, po co mu to jest potrzebne. Dopiero kiedy zobaczyłem w użytkowaniu, to odkryłem, jakie tajniki w tym się kryją. Mianowicie, jeżeli przykamy powietrzem, żeby oczyścić samochód, to nie zawsze. Te pyłki chcą nam uciec z tego samochodu. I tutaj najbardziej widać to na desce rozdzielczej, gdzie w różne zakamarki ten syf wchodzi, ciężko go pozbyć. I moi drodzy, najprostszy sposób, jaki widziałem i jest naprawdę bardzo skuteczny, to taki wynalazek. Jest to najzwyklejszy w świecie pędzel. Używam tego pędzla po to, żeby wzbudzić po prostu kurz, kiedy chce go wydmuchać z samochodu. On jest bardzo praktyczny, bo nie zawsze można gdziekolwiek wejść, trzeba używać chusteczek, różnego rodzaju środków do konserwacji czyszczenia, a to po prostu powoduje, że ten kurz jest bardzo łatwo wymieść z różnego rodzaju zakamarków. Jest to mega praktyczne. Także trzy takie ciekawostki, które ja osobiście używam, a które dla osoby postronnej wydają się kompletnie nieskuteczne i niepraktyczne w samochodzie. Napiszcie mi proszę, czy Wy używacie jakichś dziwnych rzeczy, których nikt by się nie spodziewał, że jest w samochodzie macie i do czego mogą być potrzebne, a tak naprawdę przydają się i sprawdzają. To by było na dzisiaj na tyle. Trzymajcie się. Cześć.